Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jakie ukryte talenty, może jeden ukryty talent, może kilka, albo jakieś Twoje dary po prostu masz. I do wyboru mamy cztery grupy. Pierwsza z awenturynem, druga z lapis lazuli, trzecia z różowym kwarcem i czwarta z cytrynem. Możesz zatrzymać sobie na chwilę to nagranie, wczuć się w to pytanie, wczuć się w tą energię i wybrać ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby przyglądać się każdej karcie i wybierać, wiecie, tak na logikę, która jest tutaj najfajniejsza, tylko po prostu zazwyczaj ten pierwszy wybór to, na co w pierwszym momencie zwracasz uwagę, jest właśnie takim sygnałem od Twojej intuicji, że tutaj jest jakaś informacja dla Ciebie. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc możecie to potraktować tak z przymrużeniem oka, ale mam nadzieję, że wyciągniecie coś fajnego, usłyszycie coś fajnego dla siebie, coś miłego na swój temat, coś może ciekawego albo pomocnego. W opisie poniżej znajdziecie też link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczycie bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała awenturyn i kartę dobrobyt i obfitość. I tak patrząc na tę kartę, przychodzi mi takie poczucie, że ten wasz talent wcale nie jest taki ukryty, że wy dobrze wiecie, co to jest i korzystacie już z tego i mam poczucie, że zarabiacie na tym pieniądze, że dzielicie się swoim darem, talentem z innymi. Ewentualnie może być to tak, że robicie już coś, co jest waszym talentem, ale nigdy się może nie zastanawialiście nad tym i nie wiecie, że to jest coś takiego wyjątkowego. Po prostu wiecie, że macie coś tutaj, jakieś swoje zainteresowanie, jakąś wiedzę i pracujecie z tym, ale może nie, zobaczmy, co mamy dalej. Zobaczmy taką ogólną energię tutaj w tym temacie. Okej. Mamy kartę Sąd Ostateczny, karta Pustelnik, wow, karta Transformacja i karta Magik. Śmiesznie, jak czasami energia, którą z tej pierwszej karty podłapuję, jest inna niż to, co mamy tutaj dalej w kartach. Inna, ale może w jakiś sposób się łączy, więc dobra. Tak, te karty, które tutaj mamy, Sąd Ostateczny, Pustelnik i karta Transformacja, są w niższej wibracji, bo tutaj w tej talii każda karta ma pozytywną i negatywną wersję, czyli w tej negatywnej wersji mamy te karty, więc mam takie poczucie, że albo pierwsze to to, że macie dobrze płatną pracę, pracę, która daje Wam właśnie pieniądze, dobrobyt, może jakiś prestiż, może poczucie bezpieczeństwa, ale wcale nie jesteście z tego zadowoleni, wcale nie cieszycie się z tego, że jakby, wiecie, nie, że się nie cieszycie, ale brakuje Wam tutaj czegoś, tak? Brakuje takiego spełnienia, brakuje pasji, brakuje, wiecie, takiego poczucia, że ja robię coś więcej, że ja robię coś dobrego dla ludzi. Więc to jest jakby jedna wersja i tak jakby szukacie właśnie tego swojego talentu, tego swojego daru, czegoś, co, wiecie, będzie połączeniem poczucia spełnienia, będzie połączeniem tego, że możecie dać ludziom coś wartościowego i jednocześnie zarabiać na tym pieniądze i utrzymać się i mieć poczucie bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony właśnie cały czas mam takie poczucie, że wy wiecie, co to jest. Może nie wiecie, ale wy może to robicie w jakiś sposób. Czyli może nie w takiej formie, jakbyście chcieli. Albo może, okej, pracę na źródło dochodu macie takie, jakie macie, ale robicie gdzieś już w jakimś stopniu coś, co jest waszym darem, ale może nie pomyśleliście o tym, że możecie to jakoś połączyć, albo że możecie to wykorzystać, albo, wiecie, skupić się na czymś, wyciągnąć może z wielu rzeczy, które robicie, akurat tą jedną i gdzieś tam w tym kierunku poszukać. Zobaczmy, co mamy dalej. Co to może być? Jakieś wskazówki odnośnie tego, co to jest takiego, co da Wam to poczucie spełnienia. Mamy kartę Paść Kielichów, karta Diabeł i karta Głupiec.
Kwas kielichu tak mi się kojarzy z jakimiś medytacjami w tym przypadku, z takim manifestowaniem, z wizualizacjami, ale też z jakimiś takimi artystycznymi rzeczami. Może macie jakiś taki dar właśnie do malujecie, rysujecie, coś takich rzeczy, ale wiecie, to nie musi być takie kreatywne rzeczy. No, często kreatywność właśnie kojarzy nam się z takimi, no, ze sztuką taką, malowanie, jakieś tam rzeźby, jakieś takie rzeczy, ale taki kreatywny, taka kreatywność też może się tyczyć wielu innych spraw, czyli w kreatywny sposób można zbudować jakiś system, w kreatywny sposób można zrobić na przykład stronę internetową, w kreatywny sposób można podejść do jakiegoś rozwiązania. Dobra, zobaczmy dalej. Mamy paść monet, karta świat i karta ósemka mieczy. To trochę tak jakby karty tutaj mówiły, że bardziej skupiacie się na tym, czego nie można, albo czego się nie da zrobić, albo na takie podejście, że to, co ja często powtarzam, że jak ktoś chce, to znajdzie sposób, jak ktoś nie chce, to znajdzie wymówkę, czyli trochę takie skupianie się bardziej właśnie na jakichś wymówkach, dlaczego czegoś nie możesz zrobić, niż coś możesz zrobić, bo tak jakby z tą kartą świat był tutaj taki potencjał rzeczywiście na to, co ty masz do zaoferowania, ale często ja już z tyloma osobami rozmawiam i widzę, że robią bardzo fajne rzeczy i naprawdę mają jakieś talenty i taką pasję i coś, że wiecie, że ludzie aż się proszą o to, żeby ta osoba to zrobiła dla nich, a oni i tak siedzą w pracy w korporacji, bo twierdzą, że się nie da i że nie da się z tego utrzymać. Gdzie, no, z takim podejściem, no to na pewno się nie da, tak? A propos jeszcze właśnie kreatywnych rzeczy, tutaj, no wiecie, każdy z Was pewnie troszeczkę coś innego będzie robił, ale tutaj na tym paziu monet skojarzyło mi się to z jakimś łapaczem snów. Dużo takich rzeczy teraz widzę, że dziewczyny robią. Czy może na szydełku jakieś takie wzory, czy może właśnie coś innego. Ale co tutaj jeszcze chciałam dodać, to ogólnie w biznesie jest tak, żeby odnieść sukces, żeby zacząć zarabiać na czymś, tak? Żeby ludzie zaczęli Wam płacić za to, co robicie, to musicie dać ludziom jakąś wartość i musicie, jakby wasz produkt albo wasza usługa musi rozwiązać jakiś problem danej osoby. Więc dać jakąś wartość, tak? Albo, no wiecie, jedno to jest takie upiększanie, taka sztuka, żeby upiększyć sobie na przykład przestrzeń, ale druga to jest, wiecie, ludzie też mają jakieś potrzeby i płacą za to, żeby zaspokoić ich potrzeby. Więc możesz się zastanowić, jak tutaj ten jakiś twój talent, czy to, co lubisz robić, to, co dobrze robisz, tak? To, co przyjemnie ci się robi, w jaki sposób możesz to trochę przekształcić, dostosować, w jaki sposób możesz spełnić jakąś potrzebę ludzi dookoła siebie. Dalej mamy ósemkę monet, królową mieczy i ósemka kielichów. Okay, więc tutaj mam takie poczucie, że wy jesteście siedzicie w jakiejś pracy, w jakiejś bezpiecznej pracy i cały czas myślicie o tym, żeby stamtąd odejść i żeby zacząć robić to, co lubicie robić. Chociaż właśnie ta praca, którą robicie, też cały czas mam takie poczucie, że w tej pracy jest coś, co możecie jakby wyciągnąć z tego. Czy może to jest jakaś umiejętność, której teraz się uczycie, więc to nie jest tak, że ta praca, którą obecnie wykonujecie, jest zupełnie bezsensowna, bo może jest tam coś, czego się uczycie, co później może Wam się przydać, albo jest jakaś część tej pracy, którą wykonujecie, jakieś jedno zadanie, jakaś jedna, nie wiem, jedno coś, za co jesteście odpowiedzialni, co
co lubicie robić i możecie też się temu przyjrzeć i poszukać, jak to możecie jakoś wyciągnąć, tak? Jak w tym może kierunku, może jesteście w firmie, w której macie właśnie kilka różnych obowiązków, na stanowisku, na którym macie dużo różnych obowiązków, z czego większości nie lubicie, ale jest jakaś jedna rzecz, która, jakieś jedno drobne zadanie, które sprawia Wam przyjemność i przyjemnie Wam się robi, więc może tutaj warto nad tym pomyśleć, zastanowić się, na jakim stanowisku w takim razie miałabym więcej takich zadań, które lubię robić, tak? Więcej podobnych zadań do tego, które właśnie lubię robić, a mniej tych, które nie lubię. Bo zawsze są właśnie jakieś możliwości, zawsze, no świat jest w ogóle pełen różnych możliwości, tak? Ale my z różnych powodów mamy różne przekonania, różne jakieś trudne emocje, różne jakieś takie blokady w ciele, w swoim myśleniu, w swoich emocjach, które mówią nam zawsze, że tego się nie da zrobić, to jest bez sensu, że tylko wiecie, w pracy na etacie można się dorobić, tylko w pracy na etacie, że to jest w ogóle jedyny sposób na życie. No i z takim podejściem, no to wiadomo, że jak sobie zatrzaśniemy drzwi przed twarzą, no to niczego więcej nie zobaczymy, tak? No to są tylko te jedne drzwi i koniec. Dopiero taka praca nad swoją mentalnością, nad swoimi przekonaniami, szukanie takich możliwości, rozglądanie się, nastawianie się na to, wiecie, zadawanie sobie pytań różnych, no co, jakie są inne sposoby, albo co mogłabym zrobić, albo jak mogłabym to zrobić, albo czy są ludzie, którzy zarabiają na tym, co jest moim talentem, a ja myślę, że z tego się nie da żyć, tak? No bo jeżeli są ludzie, którzy na tym zarabiają, to znaczy, że się da. Więc no, mówiąc, że się nie da, zamykasz sobie po prostu drzwi do tego, żeby w tym kierunku pójść. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o Twoje talenty, dużo tutaj nie czuję, najbardziej mi się tutaj wysuwa taka tęsknota za tym, żeby odejść od tego, co robisz i zacząć jakby znaleźć coś, co będzie takim Twoim konikiem, jak to się mówi, tak? Coś, co będzie takim Twoją działką. Czuję, że to coś kreatywnego, chociaż tak jak mówię, no kreatywność naprawdę w różnych formach można wykorzystać. To nie musi być na zasadzie tylko malowania obrazów. Jak taki, wiecie, artysta, też mamy często w sobie takie przekonanie, że jak ktoś jest kreatywny, no to, że na tym się nie da zarobić. Tylko zwróćcie uwagę na to, że dużo prac, dużo stanowisk, dużo zadań, które nie są kreatywne, które są bardziej takie, wiecie, technologiczne, powtarzalne, powoli będzie zastępowana przez sztuczną inteligencję, przez różne roboty, przez jakieś automaty. Więc właśnie kreatywność jest tym, co my ludzie mamy, czego nam żaden robot nie odbierze. I myślę, że warto właśnie w tym kierunku gdzieś iść i poszukać po prostu. No, może nie powiem Wam teraz dokładnie, co jest Waszym talentem, mimo że bym chciała, ale może to też nie jest to, co musicie usłyszeć. Najbardziej na ten moment widzę, że takie rozbrajanie tych negatywnych takich przekonań, takich blokad, które macie, takiego mówienia, że tego się nie da, tak? Albo że z tego się nie da utrzymać, albo że tego nikt nie będzie chciał ode mnie kupić, nie? Bardziej takie zadawanie sobie pytań, że jak muszę tutaj coś zrobić, jak, jakby, albo co takiego muszę zrobić, żeby ktoś chciał kupić mój produkt albo moją usługę, albo jaką potrzebę właśnie mogę ludzi zaspokoić, czy jaki problem rozwiązać, czy jakie marzenie spełnić, żeby stworzyć coś, tak, co ludzie będą chcieli kupić, czego będą potrzebować. Więc widzę, że to jest taki bardziej krok do tego, bo patrząc na tą kartę, właśnie tak jak byłoby już w Waszym życiu coś, co wy wiecie, co jest tym talentem, tak? Tylko może właśnie nie wiecie, jak to przerobić na coś takiego faktycznego, na coś, z czego można żyć. Co tutaj jeszcze mamy? Kartę zaufanie, radość. Myślę, że też bardzo się boicie stracić to poczucie bezpieczeństwa. Boicie się odejść z pracy na etacie, no bo tam to jest takie przewidywalne. Powiedzmy, i daje Wam właśnie poczucie bezpieczeństwa i boicie się gdzieś na głęboką wodę wyskoczyć, mimo że tutaj brakuje Wam bardzo właśnie radości, takiego
sensu, w ogóle spełnienia. Przerażenie. Karta oczekiwanie. Może też czekacie, tylko no właśnie, czy wy wiecie, na co czekacie? Bo czasami tak ludzie mówią, że a, jeszcze poczekam. Mówię, że na co? No jak będzie lepiej. No ale co będzie lepiej, nie? No sytuacja na świecie. No ale co konkretnie? No i to jest takie czekanie na nic. No bo trzeba po prostu zacząć myśleć konkretnie, tak? Co można zrobić? Co mnie blokuje? Czego potrzebuję? Tak? I też nikt nie każe wam od razu zwalniać się z pracy na etacie. Zawsze, zresztą może nawet nie powinniście, no bo to jest, wiecie, duży przeskok i duże ryzyko. Zawsze możecie w wolnych chwilach, w weekendy, zamiast oglądać seriale, zamiast wychodzić co chwilę gdzieś ze znajomymi, zamiast gadać z koleżanką przez telefon o byle czym, po prostu szukać rozwiązań, oglądać gdzieś na YouTubie, czy słuchać, czytać, rozmawiać z osobami, które robią to, co wy chcecie robić, pytać się, jak te osoby to zrobiły, czytać książki na ten temat i rozwijać się po prostu w tym kierunku, tak? I robić jakieś kroki, przygotowywać sobie różne rzeczy. Za darmo można przecież stronę na Facebooku założyć, czy na Instagramie, pokazywać jakieś zdjęcia, pisać coś więcej, pytać ludzi, jakieś ankiety wrzucać i sprawdzać po prostu, co ludzie lubią, co im się podoba, co im się mniej podoba. Więc naprawdę całą masę rzeczy można zrobić, zanim rzeczywiście będziecie musieli założyć firmę, zanim będziecie musieli jakieś odważne kroki podjąć, zanim będziecie musieli rezygnować z pracy na etacie. Więc po prostu trzeba się odważyć troszeczkę i zacząć szukać, zacząć próbować, przygotowywać się do tego. Wcale nie trzeba od razu na głęboką wodę skakać. Patrzcie, jeszcze mamy kartę jak Feniks z popiołu, czyli też zwróćcie uwagę na to, że im dłużej jesteście w takim stanie, w jakim jesteście, im dłużej jesteście w pracy, w której nie czujecie się spełnieni, tym więcej czasu wam ucieka, tym więcej energii tracicie, tym gorzej się czujecie. A pytanie, czy wy przyszliście tutaj na świat po to, żeby bezpiecznie dożyć śmierci? Czy przyszliście na ten świat, żeby się tym życiem cieszyć, żeby się realizować, żeby dawać ludziom to, co macie im najpiękniejszego, najfajniejszego do dania, żeby dzielić się swoimi talentami, żeby dzielić się tym, co macie wyjątkowego, bo nie ma ani jednej drugiej osoby takiej jak wy. Jesteś tylko ty jedna taka, jaka jesteś, albo tylko ty jeden taki, jaki jesteś. I to, co ty masz do dania, nawet jeżeli jest mnóstwo innych osób, które robią podobne rzeczy, to jest na pewno w tym coś, co ty robisz inaczej. Patrzcie, ile jest książek, ile jest różnych, nie wiem, chociażby kryminałów, ilu jest jakichś stand-uperów, ilu jest piosenkarzy, całe mnóstwo, ale każda piosenka jest inna i każda jest wyjątkowa i każda porusza ludzi w inny sposób i każdy ma swoje grono klientów, każdy ma swoje grono jakichś fanów, ludzi, którzy za tymi osobami podążają. Każdy ma ludzi, którym się podoba to, co lubią, to, co robią, to, co ty byś robiła, czy robił. Więc to naprawdę nie jest tak, że tego się nie da. To jest tylko kwestia tego, na co ty jesteś otwarta, na co ty jesteś otwarty, co ty chcesz zrobić, na ile masz w sobie odwagi i gotowości do tego, żeby w końcu wstać i zamiast mówić, że się nie da, to zacząć działać, zacząć pokazywać, co ty masz światu do dania, pokazywać ludziom, co ty fajnego robisz. No, nikt, wiecie, nie będzie chodził i szukał po kątach ciebie i nie będzie szukał i patrzył, czy ty robisz coś fajnego, bo ludzie po prostu nie wiedzą. Jak ktoś nie wie, że ty istniejesz i nie wie, że masz coś fajnego do pokazania, no to nie będzie cię szukał, bo po prostu nie wie, czego ma szukać, tak? To też nasza, to tak jak ja bym sobie, wiecie, sama czytała te karty, ale nigdy bym tego nie wrzucała na YouTube, tak? I nikt by tego nie mógł oglądać. No to fajnie, że sobie czytam, no ale co z tego, jak to nikomu nie pomaga. Więc też musimy troszeczkę tak proaktywnie bardziej zacząć wychodzić do ludzi, pokazywać, co robimy, no i dawać im właśnie jakąś wartość, tak? To, że jest mnóstwo innych osób, które robią to, co ty chcesz robić, no to zrób to lepiej, zrób to szybciej, zrób to bardziej dokładnie, zrób, nie wiem, lepszą obsługę klienta, albo
poszuka jakąś jeszcze inną potrzebę tych osób, tak, potencjalnych klientów, które możesz zaspokoić, a których nie zaspokajają, nie spełniają inni, którzy robią to, co ty. Więc to naprawdę świat stoi, jak to się mówi, otworem, czy jakoś tak to się mówi, że po prostu masz cały świat u stóp tak naprawdę i tylko kwestia tego, czy ty wstaniesz, czy wyjdziesz tutaj z tej jaskini, czy wstaniesz tutaj z tej pozycji wpatrzonej w ziemię i zaczniesz działać, tak? I zaczniesz patrzeć na to, co masz, jakie masz możliwości, jakie masz doświadczenie, jaką masz wiedzę, jakie masz talenty i zaczniesz się tym po prostu dzielić z innymi, pokazywać. I pewnie nie wszyscy będą to lubili. Mi też się zdarzały jakieś negatywne komentarze, osoby, z którymi nie rezonuje to, o czym mówię, no ale no to co z tego, nie? Jest całe mnóstwo ludzi, którzy lubią to, co robię, którym to pomaga i na tych osobach trzeba się skupiać, więc też się nie zniechęcaj, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie krytykował to, co robisz, albo nie będzie mu się to podobać, nie? Nie musi się to tej osobie podobać. Ma się to podobać tym, którym się to podoba i na tych osobach trzeba się koncentrować. No dobrze. No myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne w jakiś sposób. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymam za Was kciuki i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała lapis lazuli i kartę Zaakceptuj miłość, na której widzimy kogoś, kto coś gotuje, więc może to jest Twój talent. Gotowanie, tutaj jeszcze mamy kota, który jakieś czekoladki z pudełeczka serduszkowego wyciąga, więc znaczy nie wiem, czy wyciąga, ale stoi tam na nim, więc może jakieś słodkości pyszne robisz. Zobaczmy, co mamy dalej. Zobaczmy też na początek, jaką ogólną energię masz tutaj w temacie swoich pasji, swoich talentów, jak się czujesz. Mamy kartę kochankowie. Karta rydwan. Karta wisielec. I karta rydwan po raz drugi. Trochę mam takie poczucie, tutaj mamy też kartę kochankowie po raz drugi, więc trochę mam takie poczucie, że może w którymś momencie albo masz trochę takie podejście, że potrzebujesz kogoś do współpracy, albo nawet mogła być taka sytuacja, w której mieliście już coś zrobić razem z kimś i ta osoba może się wycofała, albo to się nie udało, może trochę jakiś taki falstart był, jakaś współpraca się nie udała, coś się tutaj nie powiodło i to mogło Cię jakby zdemotywować, trochę zniechęcić do pracy tutaj nad tym talentem, może jakąś restaurację mieliście z kimś, może z jakimś partnerem na przykład i się rozstaliście, tak? I to wszystko się tam później posypało. Ale też czuję tak jakby dalej chodziło Ci po głowie to, żeby zacząć ten temat i chcesz ruszyć do przodu i chcesz kontynuować no powiedzmy tą swoją przygodę z tym talentem, rozwijanie tego talentu. Też mam trochę takie poczucie, że no bo wiecie co, wezmę tutaj jeszcze jedną kartę, bo czegoś mi tu brakuje. Okay. Karta świat. Okay, więc trochę takie poczucie bezsilności, takiej bezradności, że może nie czujesz się wystarczająco dobra albo dobry do tego, żeby zacząć od nowa. Trochę taka bezsilność, nie, co to jest za słowo? Takie poddanie się, czy wiecie, no jak się buduje coś z kimś zwłaszcza, czy nawet samemu i później coś nie wychodzi, no to wiadomo, że już no brakuje siły, brakuje energii. Wiecie co, zrobiłam jakiś czas temu, chyba w zeszłym tygodniu, przez przypadek jakiś tam stary kanał chciałam usunąć swój z YouTube'a i usunęłam ten kanał tutaj, mój starotem. Półtora roku, ponad 300, chyba 400 filmów mam nagrane teraz, plus jeszcze jakieś indywidualne czytania, które nie są publiczne. No, więc po prostu aż mi się odechciało wszystkiego, jak pomyślałam, że od nowa miałabym wszystko robić, więc tak czuję tą energię teraz. No na szczęście udało, to przypadkiem było, udało mi się to jakoś przywrócić. YouTube chyba się zabezpieczył na takie, znaczy nas zabezpieczył autorów na takie możliwości, na takie wypadki, że no po prostu mogłam to szybko tam
cofnąć, no ale przez chwilę po prostu miałam mega stres i poczułam tą stratę, poczułam to poczucie, że jeju wszystko po prostu poszło, wiecie gdzie. Więc nie dziwię wam się, jeżeli rzeczywiście tak było, albo może było na zasadzie, że wiązaliście nadzieję z kimś, tak, z kimś mieliście jakiś pomysł i ta osoba się na przykład wycofała, no albo bardziej tutaj czuję, że coś nie wyszło, no ale wiadomo, że czytanie ogólne. I tak jakby brakowało wam teraz motywacji, brakowało wam inspiracji, brakowało po prostu energii, takiej chęci do tego, żeby zaczynać coś od nowa. Brak też wiary w siebie, to, że możecie sami sobie z tym poradzić. Dobrze, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy karta gwiazda, więc widzę, że to jest dalej twoim takim marzeniem, że dalej o tym myślisz, że dalej jest to jakiś taki twój cel, tylko trochę utknęliście właśnie w tym momencie, bo zobaczcie też, jak ta osoba tutaj, tu mamy te negatywne karty, tam mamy pozytywne i ta osoba też stoi trochę ciałem zwrócona do tego, jakby tak jakbyście jeszcze sercem, ciałem, wspomnieniami, swoją energią z przyzwyczajenia może trochę stali w tej ciężkiej, negatywnej energii tego niepowodzenia czy jakiejś porażki, ale ona tutaj patrzy właśnie w stronę tego pozytywnego, w stronę tego, że ja jeszcze chcę. Czyli trochę może sami sobie nie pozwalacie, albo może czekacie jeszcze na pozwolenie kogoś, tylko tak naprawdę wy sami sobie musicie dać pozwolenie. Albo na takie, wiecie, zielone światło, że teraz to jest dobry moment, albo taką tęsknotę też tutaj czuję za tym sukcesem, za tym, żeby wam się udało. Dalej mamy As Buław i Rycerz Buław. No właśnie, dużo takiej pasji, dużo... myślę, że wy po prostu... Zresztą podobnie jak w pierwszej grupie, tak, że wiem, że miało być czytanie twoje ukryte talenty, ale też mam poczucie, że wy wiecie już, co tym talentem jest. Albo no na takiej zasadzie, że wiecie i nawet jeżeli nie zaczęliście tego jeszcze nigdy robić, jeżeli ta historia tutaj z jakimś byłym czy z byłą, to nie jest to, no to po prostu taka energia, że ja już wiem, co chcę robić, ale jeszcze nie potrafię zacząć, tak? Nie czuję się na siłach, żeby zacząć jakiś swój biznes, żeby otworzyć się, wiecie, wyjść na światło dzienne, wyjść na świat, wypłynąć na głębokie wody tutaj z tym talentem i dzielić się tym. No tutaj po tej karcie najbardziej czuję właśnie coś związanego z gotowaniem, coś związanego z jakimś pieczeniem, z jakimiś smakołykami. Mamy też karta, no ona jest podpisana za akceptuj miłość. Bardziej tutaj czuję, jakby to było, patrząc na ten obrazek, bardziej coś, że takie dawanie miłości w jakiś sposób, więc może... co to jeszcze może być? Może jakaś taka opieka też, może tak mi się skojarzyło, że może jakieś przedszkole chcieliście założyć, część z was, coś takiego, żeby otoczyć opieką kogoś. Może macie właśnie w sobie taki dar troszczenia się o innych, tak? Opiekowania się innymi, takie dawanie ludziom czegoś przytulnego, takiego, no wiecie, tak, że można się tak rozkokosić w czymś miłym, czy to właśnie jedząc jakieś dobre ciasto, czy jakąś czekoladkę, czy tu mamy kota na takiej poduszce, czy no właśnie jakąś taką podusię, może jakieś takie rzeczy fajne robicie, też szyjecie coś. No i widzę tutaj bardzo, bardzo dużo pasji, bardzo radości i ile pasji, ile radości tutaj widzę, tak tyle samo widzę właśnie smutku z tego powodu, że jeszcze nie możecie tego robić, że coś was wewnętrznie tutaj blokuje przed tym, żeby zacząć. Mamy kartę Sąd Ostateczny, Dwójka Kielichów i Królowa Monet, więc no bardzo często ludzie mają wymówkę, tak to nazwę, że nie mają pieniędzy, żeby coś zacząć. I no do pewnego stopnia jest to prawdą, ale też często, bardzo często powtarzam, że żeby zacząć nie potrzebujesz pieniędzy. Nie musisz od razu wynajmować ani kupować żadnego jakiegoś tam pomieszczenia, żadnej, jak to się mówi,
lokalu żadnego, nie musisz od razu kupować nie wiadomo jakiego sprzętu, nie musisz od razu zakładać firmy nawet, żeby zacząć coś robić, żeby pokazać ludziom swoją pasję. Możesz sama w domu piec piękne ciasta i robić zdjęcia i nagrywać filmiki i wrzucać to na YouTube'a i na Facebooka i po prostu zacząć zbierać ludzi, tak? Żeby w momencie, w którym już uzbierasz pieniądze i otworzysz ten swój lokal i zainwestujesz wielkie pieniądze, no to już będziesz miała ludzi, którzy wiedzą o tobie, którzy mówią o tobie i którzy już czekają na te twoje smakołyki i na te twoje inne produkty, czy na twoje usługi, które robisz. Nawet jeżeli, bo wspomniałam o przedszkolu, no dobra, nie nagrasz tego, jak się opiekujesz dziećmi, ale możesz zrobić jakieś filmiki dla dzieci, możesz nagrać, jak opowiadasz bajki dla dzieci, albo nie wiem, co jeszcze. No, wy jesteście kreatywni, wy wiecie, co robicie. Więc, ale jest całe mnóstwo rzeczy, które naprawdę można zrobić za darmo, tylko idąc w kierunku swojej pasji, tylko korzystając z tej swojej pasji, tylko robiąc to, co chcecie robić, nie patrząc na to, że nie macie pieniędzy, tylko po prostu, żeby zrobić to, co chcecie robić i pokazać światu w jakikolwiek sposób. Teraz naprawdę mamy dużo możliwości. YouTube, Instagram, Facebook, cała masa tych wszystkich mediów społecznościowych, gdzie naprawdę można wiecie, do domów ludzi wejść, dosłownie. Nie trzeba chodzić po, jak kiedyś, akwizytorze, chodzić od drzwi do drzwi, spukać w drzwi i próbować im coś sprzedać, tylko po prostu tym, że pokazujemy, co robimy. Wiadomo, że to musi być w miarę wartościowe na pewno, jakoś, wiesz, ładne, czy dobre, no trzeba mieć dobry produkt albo dobrą usługę, żeby ludzie się zainteresowali, no ale od czegoś można zacząć. Nie musicie od razu być idealni, możecie zacząć na początku od drobnych rzeczy, chociaż żeby się, wiecie, wdrożyć w to, zobaczyć, jak wam się z tym pracuje, co lubicie sami bardziej robić, na co ludzie reagują. Dalej mamy karta kochankowie po raz drugi, tutaj był jeszcze trzeci, dwójka kielichów. Mam takie poczucie, że tutaj też chodzi o coś z tym związkiem, tak jakby blokadą była tutaj jakaś wasza relacja, albo macie przekonanie, że musicie być w związku, że potrzebujecie tej swojej drugiej połówki, żeby coś zacząć, albo przez to, że próbowaliście już z kimś coś zacząć i nie wyszło, albo może czekacie, aż ta druga strona się namyśli i podejmie decyzję za was. Dziewiątka buław. Dziesiątka mieczy. I trochę tak jakby, jakby to powiedzieć, tak jakbyście sami sobie odbierali możliwość, może to nawet nie tak, znaczy po części tak, ale jakby to powiedzieć, tak jakby blokadą właśnie było wasze podejście, to na pewno, tak jakbyście zamiast robić to, co lubicie, czekali na osobę, która wam pomoże, może na pozwolenie osoby jakiejś, kogokolwiek, na jakiekolwiek pozwolenie, gdzie wy po prostu macie zacząć robić. Tak jakbyście, no po części na pieniądze też czekali, no ale to też da się obejść, tak? Nie trzeba naprawdę inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby pokazać się ludziom, pokazać swój talent i od tego chcecie zacząć. Znaczy powinniście chcieć. Może albo wskazane jest, żebyście zaczęli, o tak powiem, poprawnie, politycznie. Bo jak patrzę na tą dziewiątkę buław i dziesiątkę mieczy, tak jakby właśnie były jakieś trudne doświadczenia w waszym życiu, które was blokują. Tak jakbyście tam utknęli i tam w tej sferze był zastój, a to się odbija, po prostu blokuje was tutaj w kwestii tych waszych pasji. Tak stoicie i jedną nogą jesteście w tym, co wam nie wyszło, jakaś tam porażka i to nawet może być właśnie w sferze związków, a drugą nogą jeszcze nie weszliście tutaj w ten swój jakiś tam talent, na swoją ścieżkę kariery, w to, co da wam poczucie spełnienia, poczucie radości, ale już tak gdzieś tam się próbujecie troszeczkę w tym kierunku zwrócić, więc
żebyście mogli, żeby łatwiej Wam było tam pójść, może rzeczywiście warto jest zrobić porządki z jakimiś tam byłymi, czy z jakimiś porażkami życiowymi. Może to była jakaś sytuacja w przeszłości, w której byliście, wiecie, cali, w dzieciństwie nawet mogło być, cali tacy podekscytowani jakimś działaniem, jakimś nowym projektem i ktoś Was skrytykował albo powiedział, że to jest, nie wiem, głupie albo bez sensu, albo jedynkę dostaliście w szkole, albo ktoś Was wyśmiał i może warto wrócić do takiego momentu i zobaczyć, co jest tą blokadą w Waszym życiu, w Waszej przeszłości, co Was tutaj powstrzymuje. Bo bez tego to jest, wiecie, jak taka kula u nogi i chcecie iść do przodu, ale nie możecie i nie wiecie czemu. No, trzeba znaleźć to czemu, tam zrobić porządek w tej swojej podświadomości, w swoich emocjach i wtedy będziecie mogli ruszyć do przodu. Mamy kartę miłość. Po części może być miłość właśnie tutaj do tego, co chcecie robić, ale po części właśnie znowu mamy tutaj kochankowie, dwójka kielichów, znowu coś tam relacją z miłością, żal. No żal może nas mocno trzymać, może być taką mocną blokadą, że mam żal do kogoś, że mnie zostawił, mam żal do kogoś, że obiecał i nie dotrzymał słowa, mam żal do kogoś, że przez niego biznes upadł, bo coś tam zrobił albo czegoś nie zrobił. Ale jak długo chcesz tkwić w tym żalu, no właśnie, czas ucieka. Więc możesz zrobić po prostu z tym porządek, wziąć odpowiedzialność za to, że nie za to, co się wydarzyło, ale wziąć odpowiedzialność za to, że ty teraz tkwisz w przeszłości, zamiast podjąć decyzję, że zamykasz ten temat i idziesz dalej. Ja wiem, że nie jest łatwo, ale jest całe mnóstwo metod, które Wam mogą pomóc popracować z tym tematem. Praca z wewnętrznym dzieckiem, wszystkie warsztaty różne rozwojowe, ustawienia Hellingera, to na dzień dobry w ogóle, jakaś psychoterapia, praca z podświadomością, z emocjami, cała masa po prostu tego jest, co można zrobić i nawet trzeba i jest wskazane i bardzo polecam. Karta nuda, no nic dziwnego, jak tutaj macie takie pomysły świetne i takie taki potencjał na to. Ja mam wrażenie, że ludzie już czekają po prostu na to, co Wy zrobicie, mimo że Was nie znają może jeszcze, ale czuć, ja, no, czuję, że już tak jakby świat już czekał na to, co macie do zaoferowania, no a Wy jeszcze tego nie robicie. Karta zawiść, no to co mówiłam, kula u nogi, nie? No to zobaczcie, to co Was tutaj powstrzymuje. Na to się, na tym się na chwilkę skupcie i popatrzcie tutaj na to. I karta pogarda to dla mnie jest też taki dystans, tak jak dziewiątka buław, trochę. Takie trochę czekanie właśnie na czyjeś pozwolenie, trochę też takie udawanie, że nie, ja wcale nie chcę tego robić, że mi wcale nie zależy, że nie, wcale nie mam żalu do kogoś, że to już przecież było i minęło i już mnie to nie rusza, no ale skoro dalej nie idziesz w tym kierunku, w którym chciałabyś iść, to znaczy, że coś cię jeszcze tam trzyma. Może nie ta sytuacja, o której myślisz, może jest jeszcze jakaś inna, o której nie pamiętasz, ale warto tam na nią popatrzeć. Dobra, weźmy jeszcze kartę porady. Proszę bardzo. No, dokładnie to, o czym mówiłam, nie? Mamy tutaj osobę, która pewnie chciałaby sobie już pójść do przodu, do czegoś fajniejszego i mamy tutaj dwa strachy, które ją trzymają. Jakieś, to są takie nasze wewnętrzne właśnie cienie, sytuacje z przeszłości, nasze trudne emocje, nasze przekonania negatywne, które nas po prostu trzymają, blokują i jedyny sposób, żeby się od nich uwolnić, to po prostu odwrócić się, popatrzeć, kto to jest, co to jest, co to za sytuacja, co to za wspomnienie, co to za trudne emocje, uwolnić to i ruszyć do przodu z odwagą. Dobrze. Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wiem, że nie było może konkretnie o samych talentach, o tym, co jest tym Waszym ukrytym talentem, ale myślę, że da Wam więcej możliwości, większe wsparcie i będzie bardziej pomocne w takiej formie, w jakiej było, niż samo mówienie o tym, co jest Waszym talentem. Więc mam nadzieję, że też z tego skorzystaliście. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymam za Was kciuki. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała różowy kwarc i kartę
jakby płyń z prądem, go with the flow. Czuję tutaj taką energię takiego wewnętrznego spokoju, takiego relaksu, więc może wpływacie, takim waszym talentem jest to, że wpływacie bardzo kojąco, bardzo uspokajająco na inne osoby, albo tam, gdzie wszyscy mają takie, wiecie, ten wewnętrzny taki pośpiech, żeby to zrobić i tamto zrobić, to wy potraficie powiedzieć, ale usiądź na chwilkę, zrób sobie kawę, pooddychaj, rozejrzyj się dookoła, albo skoncentruj się na tym, jak ta kawa pachnie, jak smakuje i ciesz się tym, wiecie, tu i teraz. Coś na takiej zasadzie. Może też tak świętujecie różne chwile, takie, wiecie, ważne momenty, ale nie tylko duże ważne momenty, ale tak jakby z każdego momentu potraficie zrobić ważny moment, który jest warty świętowania. Może też lubicie, może często spędzacie czas na łonie natury, zachęcacie też innych do tego, albo właśnie tak jakbyście mieli taką energię zachęcania ludzi do tego, żeby byli tu i teraz. I takiego zwracania uwagi na to, co się dzieje dookoła, tak? Żeby zatrzymać się na sekundkę, albo rozejrzeć się chociaż dookoła i zobaczyć po prostu, co się dzieje. Wiecie, że nie tylko w życiu chodzi o to, żeby biec i przebiec przez to życie, ale żeby nim żyć. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Zobaczmy, jaką macie ogólną energię w temacie swoich talentów. Mamy kartę Słońce, karta Umiarkowanie, karta Rydwan i karta Świat. Ok, więc też mam takie poczucie, że was to w ogóle martwi, że ludzie, jakby sytuacja na świecie was trochę martwi, taka energia na świecie, to, że ludzie właśnie tak biegną, że wszystko jest w takim pośpiechu, że tylko jest, żeby więcej, żeby szybciej i bardziej i jakby myślę, że to jakby sam koncept nie jest dla was zły i potraficie też docenić to, że fajnie, że coś jest szybciej albo czegoś jest więcej, albo coś jest bardziej, ale no właśnie wy to chcecie doceniać, że tak jest, a większość ludzi po prostu biegnie przez to życie i na nic nie patrzy. I może, nie wiem, może pracujecie też z dziećmi, albo z wewnętrznym dzieckiem, albo bardzo doceniacie taką energię dziecięcą, tą taką beztroską, takie to poczucie takiej beztroski, takiej niewinności, trochę takiej naiwności, ale w takim, wiecie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, takiej trochę zuchwałości, tak? Tego, że właśnie dzieci potrafią się po prostu bawić, byle patyka czy byle kamyczek wezmą i się tym bawią, i się tym zachwycają, i was też widzę właśnie taką energię i to jest no waszym darem, może wy sobie z tego sprawy nie zdajecie, bo dla was to jest takie oczywiste, ale wy bardzo kojąco, bardzo uzdrawiająco działacie na ludzi dookoła i może warto by było nawet zrobić coś więcej, jakby wiecie, na większą skalę. Każdy z was jakiś tam inny sposób może znaleźć tego, żeby się podzielić tym, nie? Czy wiecie, jedni będą wrzucali jakieś zdjęcia na Instagrama, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, a ktoś inny może, nie wiem, jakieś filmiki na ten temat nagrywać, albo jakieś może medytacje, albo co jeszcze tutaj, coś mi przeszło przez myśl, o jakąś książkę na przykład, taką wiecie, że no nie wiem właśnie, bo sami może wiecie, może wam chodzi coś po głowie, czy to jakąś historię, gdzie ktoś właśnie zwraca uwagę, wiecie, takie swoje podejście do tego, do życia przedstawić, bo mam właśnie, to jest taki ukryty talent, dlatego, że dla was to jest zupełnie normalne i wy może zdajecie sobie sprawę, że macie inne podejście, ale nie wiecie chyba, jak bardzo świat tego potrzebuje, jak bardzo korzystne byłoby to, gdybyście zrobili coś więcej z tym, gdybyście bardziej jakby na szerszą skalę dzielili się swoimi odczuciami, swoim podejściem, pokazywali ludziom, jak wy myślicie, jak widzicie różne rzeczy, jak żyjecie.
aż się sama rozpływam i jeżeli macie coś takiego, prowadzicie może już jakąś swoją stronę, czy jakąś książkę, czy coś, to dajcie mi znać w komentarzu, bo chętnie sobie zobaczę, bo już czuję po prostu taka fajna energia. Tak mi jeszcze przeszło przez myśl, tak przypomniała mi się jedna, no, nawet nie koleżanka, gdzieś dawno temu na jakimś obozie poznałam dziewczynę i dalej mam ją znajomych. Swoją drogą ma urodziny w ten sam dzień co ja, ale... Ja biologię studiowałam i ona gdzieś tam też właśnie takich obozów biologicznych, powiedzmy, z tych tematów i organizuje kąpiele leśne, czyli takie, wiecie, spacery gdzieś tam po lesie. No i właśnie z czym taką energię tutaj czuję, że to jest coś, co no, teoretycznie nie można by powiedzieć, że no po co komu spacery po lesie, albo czemu mam komuś płacić za spacer po lesie, nie? Ale no właśnie jak ktoś ma taką energię, że potrafi więcej z tego wyciągnąć. Wiele ludzi idzie do lasu na spacer i cały czas są w głowie, wiecie, myślą w głowie o tym, co zrobić na obiad, a co mi on zrobił 10 lat temu, a ona co wczoraj powiedziała i nakręcają się i w ogóle nie są obecni. A wy macie taką energię, że wiecie, pójdziecie z kimś na spacer, i nie dacie tej osobie myśleć o jakiejś tam codzienności czy o jakichś problemach, tylko wiecie, zobaczcie tutaj to, a patrzcie jak tam tak śpiewa, a tu mamy to, a tu mamy tamto, a na chwilę weźcie oddech, tak, i w zupełnie inny sposób potraficie patrzeć na życie i na świat. Wow, niesamowite. Świat po prostu potrzebuje więcej takich ludzi jak wy. Więc jeżeli jeszcze nic nie robicie z tym talentem, to zróbcie. Pokażcie ludziom, co robicie i jakoś wyjdźcie z tym do świata. Dobrze, mamy kartę siła. Dalej. Czwórka monet. Ósemka buła. W sumie takie mam poczucie, że nawet nie muszę więcej kart wyciągać, ale dobra. Po prostu taka energia, że no, tylko mi się rozpłynęła, tak jak na tej łódce sobie siedzi ta dziewczyna tutaj. Dobra, król mieczy, nie król, co to jest, rycerz mieczy, dziewiątka mieczy i dziesiątka monet. Okej, okay. Trochę mam takie poczucie, że wy też możecie mieć z tym problem z tym, że widzicie świat inaczej niż reszta świata, bo może czujecie się niezaakceptowani przez rodzinę i przez bliskich, może ktoś wam kiedyś mówił, żebyście zeszli na ziemię, albo że życie takie nie jest, jak wam się wydaje. Trochę może to sprawiać, że albo nie akceptujecie sami siebie, albo nie akceptują was bliscy właśnie tego, w jaki sposób patrzycie na świat. Ale no chciałabym, żebyście wiedzieli, że to, że bliskie wam osoby tego nie widzą i tego nie czują, to nie znaczy, że to jest coś złego i nie znaczy, że, nie, że jest to coś dziwnego albo że jest to coś, czego nie powinniście mieć, że wręcz przeciwnie, tak jakby tutaj karty czy jakiś wszechświat czy cokolwiek teraz przeze mnie przemawia, chciało ci powiedzieć, czy chcieli ci powiedzieć, czy powiedzmy, że ja chcę, żebyś wiedziała, czy wiedział, że świat po prostu potrzebuje tego, co robisz, bez względu na to, czy to się podoba ludziom z twojego otoczenia, czy nie. Są ludzie, którym się to podoba, są ludzie, którzy tego potrzebują, są ludzie, którzy bardzo chętnie skorzystają z twojego talentu, z twojej energii. I myślę, że naprawdę najwyższy czas na to, żeby zacząć działać pod tym kątem. I to, wiecie, no nie jest tak, że od razu musisz rzucać wszystko i zaczynać, wiecie, skakać w przepaść na głęboką wodę i próbować. I zawsze możesz, wiecie, krok po kroku gdzieś tam w weekend coś zrobić. Czy, nie wiem, właśnie jakiś taki spacer może zorganizować, czy może wieczorami, czy rano jakąś książkę pisać, czy coś nagrywać, zdjęcia robić, nie wiem, co robicie, ale wiecie, tak przeszło teraz przez myśl. Oglądałam kiedyś jakiś filmik z Eckhartem Tolle, nie wiem czy wiecie, taki jeden z, powiedzmy, z guru duchowości napisał książkę Potęga teraźniejszości. I pamiętam, że w jednym z tych, to taki wywiad był, czy ktoś go tam o coś zapytał i powiedział, że on do 40, czy nie wiem, do Ilona, ale przez większość swojego życia mówił, że był po prostu takim nieudacznikiem, tak?
nie miał pracy jakiejś poważnej i nie chciał nic robić, albo coś jak robił, to mu nie wychodziło i w ogóle, i wiecie, że tak patrząc z perspektywy tego, jak tego, co wydaje nam się, że świat tego od nas chce, tak, że wydaje nam się, że świat taki jest i że świat tego potrzebuje, tak, że ludzie potrzebują, że świat potrzebuje tylko takich, wiecie, menadżerów, biznesmenów, którzy w pędzie wszystko robią i załatwiają tysiąc rzeczy na raz i zarabiają miliardy i nie wiadomo co, jeżdżą drugimi autami i tak dalej i pracują na poważnych stanowiskach, no to wydawałoby się, że no, taka osoba właśnie jak Eckhart Tolle, że no, nie ma miejsca, nie? Tutaj na tym świecie. A zobaczcie, jak on zaakceptował to, kim jest, zaakceptował tą swoją wyjątkowość, zaakceptował ten spokój, który on w sobie ma, zaakceptował to, że potrafi być właśnie tu i teraz i zaczął dzielić się z ludźmi, ze światem, tym, w jaki sposób on widzi świat, w tym w jakie on ma podejście do życia, do świata, tym, że on potrafi się na chwilę zatrzymać i po prostu być tu i teraz. I dla tylu ludzi to jest po prostu uzdrawiające. Całe mnóstwo ludzi w różnych krajach, w różnych językach czytają jego książki, oglądają jego filmy, jeżdżą na spotkania z nim. I zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Między tym, co wydaje nam się, że jest sukcesem w dzisiejszym świecie, a czym tak naprawdę jest sukces, tak? Bo sukces jest tym, żebyśmy my zaakceptowali siebie i pokazali światu to, kim jesteśmy i zachęcili ludzi do popatrzenia przez chwilę chociaż na swoje życie, na siebie, tak? Przez perspektywę, jakby w taki sposób, w jaki my ten świat widzimy. I tu mówię w waszym przypadku, tak? No wiadomo, że każdy ma co innego do zaoferowania, ale u was to tak wygląda. Mamy kartę Królowa Buław. Piątka Mieczy. I karta Papież. Więc myślę, że tu największym waszym zmartwieniem jest pieniądze. Że jak ja mam zarabiać pieniądze na tym, że jestem tu i teraz? No nie wiem, jak świat stoi otworem przed wami i jest mnóstwo naprawdę rzeczy, które możecie zrobić. Jestem pewna, że wpadniecie na pomysł, jak tylko się na to otworzycie. Tak jak powiedziałam, że nie musicie od razu rzucać pracy i zaczynać swojej firmy i ten, tak? Możecie gdzieś tam krok po kroku popatrzeć, poszukać, co robią inni, posłuchać tego może Eckhart Tolle czy jakichś innych osób, które mają też taką energię uspokajającą, które prowadzą, nie wiem, czy właśnie jakieś te kąpiele leśne tak mi przeszły przez myśl, czy jakieś może inne rzeczy. Ja pewnie też nie wiem o wszystkim. Może wy prędzej nawet znajdziecie. I popatrzcie, poszukajcie, jak te osoby do tego doszły, jak te osoby zarabiają, jakie są sposoby, jakie są pomysły, w jakie sposoby, co jest takie najbliższe waszemu sercu, co moglibyście zrobić, stworzyć, w jaki sposób moglibyście się podzielić z kimś swoją energią. Karta Rezygnacja i Triumf. Okej. Karta Smutek. Karta Zawiść. Chyba w każdej grupie teraz, w tych trzech grupach, które zrobiłam, wyszła ta karta, że albo może nie, no ale dobra, nieważne. Te przekonania, które wy macie, takie mówienie, że się nie da, albo takie nastawienie, że to, co ja mam do zaoferowania, to tego świat nie chce, to tego nikt nie potrzebuje, to jest to, co was tutaj trzyma. Jak zaczniecie, na początku zawsze warto jest popracować ze swoimi przekonaniami, w co ja tak naprawdę wierzę. Czy da się osiągnąć sukces pracując, jakby robiąc to, co się lubi, czy nie? No jak myślisz, że nie, no to tego sukcesu nie osiągniesz, ale jeżeli chcesz osiągnąć sukces, no to musisz jakoś przerobić te przekonania, które w sobie masz. Karta Współczucie, no właśnie tutaj taka opieka, też ptaszek, więc może jakiś właśnie las, jak coś takich rzeczy. Wiecie, ludzie nagrywają jakieś dźwięki ptaków i rzucają na YouTube, albo jakieś, nie wiem, medytacje, albo te szumy białe, tak?
albo, no nie, po prostu jest tyle rzeczy naprawdę. A jestem pewna, że nawet jeżeli ja bym wam wymieniła 1000 rzeczy, to wy i tak wymyślicie coś innego, coś jeszcze fajniejszego, coś, co będzie takie wasze, tak? Bo to też nie chodzi o to, żebym ja teraz myślała, co wy możecie zrobić, to ma być coś, co wy, coś, co jest po prostu wasze, tak? Coś, na co wy sami wpadniecie, coś, co jest waszym pomysłem. Okej, okay, patrzcie, mamy kartę uzdrawianie, czyli coś z uzdrawianiem w jakiś sposób ludzi, uzdrawianie swoją muzyką, uzdrawianie swoją energią, uzdrawianie, nie wiem, swoimi książkami, swoim głosem. Możecie też się popytać nawet znajomych, co jakby, jak was widzą, jak się czują przy was, co myślą na was temat, na wasz temat, bo czasami to jest tak, że wy macie o sobie jakiś obraz i dla was to jest oczywiste i myślicie, że każdy was widzi w taki sposób, a wasi bliscy widzą was w zupełnie inny sposób, ale dla nich to jest oczywiste, że ty taka jesteś albo taki jesteś i też oni ci nie mówią tego, jakby jak cię widzą, jaki mają twój obraz, jak cię odbierają, bo dla nich to jest oczywiste i oni myślą, że ty się dokładnie tak czujesz. Więc warto to sobie sprawdzić i popytać i zobaczyć właśnie, co ludzie, bliscy ludzie, czy może nawet jacyś tam znajomi, troszeczkę dalsi, jak oni was widzą, jak oni się czują przy was, czy może oni widzą coś szczególnego, czego wy sami nie widzicie, bo dla was to jest oczywiste, nie? To jest trochę tak jak, wiecie, jak my sami patrzymy w lustro codziennie, to nie widzimy, jak bardzo się zmieniamy. Dopiero jak popatrzymy gdzieś na jakieś stare zdjęcie nasze, czy jak ktoś z zewnątrz nam coś powie, a tak jak my ze sobą jesteśmy cały czas, no to nam się pewne rzeczy wydają zupełnie oczywiste i nie mamy takiego punktu odniesienia, który mają inni. Dlatego warto skorzystać też z tego i popytać po prostu, kim my jesteśmy dla kogoś, co ktoś w nas widzi, co ktoś w nas lubi. Może też czego ktoś w nas nie lubi, to też zawsze jest jakiś może mniej przyjemny, ale też jakiś feedback i możemy zawsze nad czymś popracować, coś w sobie tam udoskonalić, poprawić, jeżeli mamy na to ochotę. Ale tutaj z tym uzdrawianiem właśnie to taki macie talent, że coś takiego uzdrawiającego w was jest bardzo fajnego, takiego uspokajającego. Aż mi się nie chce kończyć tego czytania, no ale też mam trochę ograniczony czas, więc mam nadzieję, że miło wam się tego słuchało, że dałam wam tutaj jakieś fajne, pomocne wskazówki. No i tyle. Trzymam za was kciuki, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 4, która wybrała cytryn i karta uzdrawiające wody. I w grupie trzeciej była trochę podobna energia, też z uzdrawianiem, ale tutaj w waszym przypadku mam bardziej takie poczucie takiego bardziej aktywnego uzdrawiania, może powiedzmy, tak? Że waszym talentem, może wykonujecie jakąś pracę już w takim temacie, tak? Czyli zajmujecie się uzdrawianiem w jakikolwiek sposób, albo jeżeli nie, to może robicie to zupełnie nieświadomie, bo mówimy tutaj o ukrytych talentach, więc może sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, jest dla ludzi bardzo uzdrawiający. Sposób, w jaki robisz coś dla ludzi, albo tak mi przyszło, może że gotuję, że może twoje jedzenie jest w jakiś sposób uzdrawiający. Zobaczmy, co mamy dalej. Zobaczmy na początek jeszcze, jakie ogólne nastawienie, jaką taką ogólną energię masz w temacie swoich talentów. Mamy kartę transformacja. Karta kochankowie. Karta wisielec. I karta sprawiedliwość. Okej, może nawet jesteś jakimś prawnikiem albo psychologiem, jakimś terapeutą, chociaż nie wiem, czy takie osoby oglądają tarota, ale jak tak, to bardzo się cieszę. Co tutaj jeszcze? Tak jakby waszym talentem było też to, w jaki sposób, że w taki uzdrawiający to jedno, ale też taki transformujący sposób właśnie patrzycie na ludzi. I to może być dosłownie
sposób, w jaki rozmawiacie z kimś, tam, gdzie ludzie nie potrafią się porozumieć, no właśnie, bo tak powiedziałam, prawnik albo psychoterapeuta, ale to też może być, może właśnie tego nie robisz, nawet nie wykonujesz takiej pracy, ale potrafisz pogodzić kogoś, albo masz taki bardzo dyplomatyczny sposób mówienia, czy nastawienie, podejście do ludzi, tam, gdzie ktoś się nie potrafi pogodzić, nie potrafi się dogadać, to potrafisz poprowadzić taką rozmowę, albo potrafisz rozwiązać jakiś konflikt, albo uniknąć konfliktu czasami. Może wyczuwasz zupełnie intuicyjnie, że gdzieś jakieś osoby, wiecie, powiedzą jeszcze jedno słowo i będzie wielka awantura i potrafisz coś dodać od siebie, albo jakoś tą energię tak rozłożyć, rozproszyć, czy jakoś tak zarządzić energią w grupie, że jakby uda się uniknąć, tak, tutaj jakiegoś konfliktu, czy jakiejś kłótni. Tak mi też przeszło na myśl, że może masz trochę taką energię, no właśnie, do pracy w grupie, trochę takiego lidera. Co prawda nie mamy karty cesarz tutaj, ale nawet ta karta transformacja, takie mam poczucie, widzisz, że potrafisz prowadzić gdzieś, nie? Tak jakby, tak patrząc na tą kartę w tym momencie, widzę, że to jest pierwsza osoba, która tutaj idzie, a za nią idą jakieś inne. Czyli, że może jesteś też takim liderem, potrafisz jakoś inspirować, motywować osoby w twoim otoczeniu, jakieś bliskie ci osoby i może nie zdajesz sobie właśnie wcale z tego sprawy, z tego, jak bardzo dużo dla nich robisz, jak bardzo to, co jest takie naturalne dla ciebie zupełnie, coś, co jest takim zwykłym ja dla ciebie, coś, co całe życie, jakby sposób, wiesz, który naturalnie, że może się nie zastanawiasz, może nawet nie robisz, w sensie tam, gdzie jest jakiś konflikt, tak, że może nawet nie myślisz o tym tak na logikę, że ojej, zaraz się pokłócą, muszę coś powiedzieć, tylko tak bardzo intuicyjnie coś powiesz i nagle jakby może nawet nie mając świadomości, że gdzieś tutaj coś na ostrzu noża jest jakaś sprawa i nagle się sytuacja rozmywa i jakoś się atmosfera fajnie ustawia. Albo tam, gdzie właśnie jakieś są osoby, które nie potrafią się porozumieć, to też nawet nie na takiej zasadzie, że myślisz o tym, tak, co mogę im powiedzieć, czy jak mogę poprowadzić tą rozmowę, żeby się pogodzili, tylko rzucisz jakieś pytanie, albo coś powiesz, albo opowiesz jakąś swoją historię, tak? I to daje ludziom do myślenia i otwiera im oczy i zaczynają, wiesz, zmieniać trochę swoje podejście i znajdują jakieś rozwiązanie do tego, żeby znaleźć porozumienie. Więc myślę, że to jest taki dar, właśnie taka dyplomacja, takie intuicyjne uleczanie atmosfery w jakiejś relacji, w jakichś sytuacjach. Bardzo fajne. Tutaj też mamy na tej karcie transformacja Feniksa, tak? Czyli takie, że Feniks się odradza z popiołu, czyli może nawet w takich sytuacjach, no właśnie, jak wiecie, prawnik, tak? Przychodzą jakieś dwie osoby z jakimś konfliktem, no to na tyle, na ile wiem, też nie miałam takiej sytuacji, ale najpierw są jakieś próby takiego porozumienia, tak? Dogadania się. A nie od razu, wiecie, na wojnę i od razu taka walka, wiecie, szarpanie się o ten. I coś takiego tutaj czuję, że potrafisz właśnie zupełnie już też nie chcę się powtarzać, ale tak bardzo, bardzo bardzo intuicyjnie, bardzo naturalnie znaleźć właśnie rozwiązanie i sprawić, żeby ludzie się pogodzili. Wyłapać takie rzeczy, które wiesz, tam gdzie coś jest wspólne, czy tam gdzie jest jakiś konflikt interesów, to znaleźć właśnie jakieś rozwiązanie. Dobra, już się nie powtarzam, idziemy dalej. Czwórka mieczy. Karta wisielec po raz drugi. No właśnie, jak mam się nie powtarzać, jak podobna karta. Taka sama. O, i karta sprawiedliwość. No. Mamy czwórkę mieczy, czyli zobaczcie, to jest karta, na której nic się nie dzieje, nie? Taki zastój sobie, ktoś tutaj śpi i mamy znowu kartę wisielec, czyli patrzcie, tak jakby spojrzeć na sytuację z innej strony, odwrócić coś. I karta sprawiedliwość, czyli też taki balans, czyli no ty zupełnie nic nie musisz robić. Mam takie poczucie, że ty wchodzisz w ogóle do jakiegoś pomieszczenia, w którym była napięta atmosfera i nagle wszyscy biorą oddech i nagle zajmują się czymś innym i nagle jest przyjemnie i miło i już, nie? Czyli to jest właśnie taki twój talent. Wow, bardzo fajnie, zazdroszczę twoim znajomym taką osobę mieć. Karta rytwan dalej. Król buław i
rycerz monet. Tutaj też właśnie taki lider, przywódca, coś takiego, że jakby bez problemu potrafisz namówić ludzi, taką charyzmę masz, że bez problemu potrafisz przekonać ludzi do czegoś, do jakiegoś swojego podejścia, albo namówić, żeby w jakiś sposób za tobą podążali, albo nawet nie namawiać, nie? Tylko po prostu ludzie widzą ciebie i czują od razu tą charyzmę, taki autorytet w tobie. I może to jest też powodem, że jak jest jakaś napięta atmosfera w jakimś tam pomieszczeniu, na przykład w jakiejś grupie, i ty wejdziesz, to od razu wszyscy widzą ciebie jako autorytet i przestają się gdzieś tam między sobą przepychać czy kłócić, tylko po prostu patrzą na ciebie, tak? Co ty teraz zrobisz, albo co ty masz fajnego do powiedzenia, jakby ściągasz od razu uwagę na siebie. I też czuję, że, znaczy, wiecie, no, ktoś, kto ma taką energię, no za tym idzie odpowiedzialność, oczywiście. No bo trzeba zdać sobie sprawę z tego w pewnym momencie, bo czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są widziani jako autorytet i powiedzą, wiecie, tu coś głupiego, tam coś głupiego, i nie mają świadomości tego, że ludzie to biorą do siebie i że ludzie zaczynają jakby traktować to poważnie i zachowują się adekwatnie do tego, więc to jest też odpowiedzialność mieć taką energię. Ale to w waszym przypadku z tym rycerzem monet mam takie poczucie, że jesteście na tyle stabilni, na tyle rozsądni, na tyle dojrzali emocjonalnie, że no, potraficie się też tym obejść, więc to tym bardziej właśnie taki wasz talent, to wasz taki dar. Karta świat dalej. Czwórka buław. I paś buław. Dużo mamy tutaj buław, czyli no właśnie, patrzcie, jeszcze ósemka buław, czyli też taka fajna energia, taka konkretna energia, że potraficie skupić się na czymś, sprecyzować, co chcecie zrobić, do czego chcecie dążyć, że jak macie cel, to go realizujecie, i to też jest fajne, takie inspirujące właśnie dla ludzi, że może nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, że ludzie patrzą na was, obserwują was i sobie myślą, kurczę, ja też chcę tak jak ona, albo jak on, że wow, jak jej się udało, to mi też się może udać. Albo muszę się dowiedzieć, jak ona to robi, bo ja też chcę tak robić. Też ludzie widzą ciebie jako kogoś, kto właśnie odnosi sukcesy i tak patrzą z podziwem na to, co ty robisz. I możliwe właśnie, że nawet nie masz świadomości tego, że tak jest, że tobie się wydaje to zupełnie oczywiste, że co, no po prostu wstaję i robię, tak? Albo no przecież nic nie zrobiłam, zadałam tylko pytanie jakiejś parze, która się kłóci i no i co, nic takiego, nie? Po prostu przyszło mi takie pytanie, albo jakieś zdanie, coś powiedziałam i tyle, przecież nie próbowałam ich pogodzić. No ale dzięki tobie się pogodzili. No właśnie dlatego, że ty masz taki dar, taki talent. Dalej mamy karta lekceważenie. Z emocji karta zawiść. Triumf. I osamotnienie. Właśnie, może też tego nie widzisz, bo no z liderami tak jest, że no, lider jest jeden, tak, a grupa jest za nim. Jakby nie do końca jest częścią grupy. No po części jest, ale jest też przykładem, więc trochę jest kimś o krok przed tą grupą w jakiś sposób. I no tutaj można mieć takie poczucie osamotnienia. Chociaż no... Dobra, wezmę może jeszcze jedną kartę, bo tak pomyślałam o tej karcie triumf, tak? No, no coś za coś, tak? Odnosisz sukces w jakiś inny sposób. Zawsze możesz też poszukać... Im bardziej wiesz, kim jesteś, im bardziej masz świadomość tego, że ludzie patrzą na ciebie jako na jakiś przykład, a nie jako na jednego z... wiecie, jednego z nas, to... Możesz wtedy poszukać innych liderów, tak? Poszukać po prostu znajomych w innych kategoriach, jakby w innych miejscach, w innych sytuacjach. Tak, że
osób, które mają podobną energię do ciebie, z którymi się wtedy będziesz rozumieć, a nie osób, które widzą ciebie jako swojego przywódcę, jako swojego lidera, jako jakiś przykład. Więc o tyle też dobrze jest wiedzieć, kim się jest, tak poznawać siebie cały czas, bo dzięki temu właśnie możemy dobierać sobie znajomych w inny sposób, tak? I nie szukamy tych znajomych wśród ludzi, którzy nie chcą być naszymi znajomymi, tylko chcą się czegoś od nas nauczyć, za nami podążać w jakiś sposób, pożądanie czy podążanie, nie? Tak jakby właśnie ludzie pożądali ciebie, ale niekoniecznie w takim jakimś tam erotycznym sensie, chociaż może po części też, może jesteś bardzo atrakcyjna albo bardzo atrakcyjny. To też bym się nie zdziwiła wcale, gdyby tak było. Wiecie, pod kątem takim fizycznym, ale na pewno pod takim kątem, że macie taką po prostu postawę, taką energię, że ludzie chcą być tacy jak ty, że ludzie patrzą na ciebie jak na przykład. I tutaj mamy kartę napięcia, więc może na tyle, na ile zdajesz sobie sprawę z takiej odpowiedzialności, którą tutaj masz w związku z tym swoim talentem, w związku z tym prawdziwym ja, tak jak mówiłam, trzeba mieć taką też odpowiedzialność za to. Za to, co się mówi, co się robi, jak się zachowuje. Wiadomo, że nie musisz uważać na każdym kroku, ani się ograniczać w żaden sposób, ale czasami warto przemyśleć dwa razy, do kogo mówię, co mówię i jak ta osoba, może to odebrać, tak? Żeby zawsze mieć na uwadze też dobro innych, skoro już chcąc, nie chcąc, patrzą na nas jako na przykład, znaczy na was. Dobra, weźmy jeszcze jedną kartę porady. Mamy kartę pomoc z góry. No właśnie, to też tak czuję odnośnie tego osamotnienia, że często jest tak, że osoby w takiej pozycji jak wy mogą szukać wsparcia nie tam, gdzie je znajdą, tak? Gdzie normalnie jak mamy jakąś grupę znajomych, to ludzie między sobą mają bliskich, tak? Mają znajomych, mają przyjaciół i się wspierają nawzajem, ale jeżeli dla wielu, wielu osób ty jesteś przykładem, to ty musisz szukać wsparcia i znajomych poza tą grupą, która wydaje ci się grupą znajomych, tak? Poszukać po prostu tego gdzieś indziej, wsparcia szukać gdzieś jeszcze wyżej niż ty sam, czy niż ty sama jesteś, czy to w tej kwestii tego daru, czy jakiejkolwiek innej kwestii, i bliskich, znajomych tak samo. Może to będzie mniej znajomych, bo większość ludzi chce być taka jak ty i jest, jakby podąża bardziej za tobą niż chce, nawet nie, że nie chce, nie, ale masz taką energię po prostu i trudno jest ludziom też to przeskoczyć. Jakby taki szacunek wzbudzasz, więc ludzie nie czują, że mogą być tak blisko ciebie jak znajomi, wiecie, jak jesteś przykładem, to jesteś troszeczkę, tak jak mówiłam, o krok do przodu, więc czuję, że taka wskazówka, że jeżeli rzeczywiście czujesz taką trochę samotność, tutaj brakuje ci zrozumienia, to po prostu trzeba poszukać gdzieś dalej, wyżej, w jakimś innym otoczeniu, tak? W innym kręgu osób, w innym kręgu znajomych. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że było w jakiś sposób dla Was pomocne, przydatne, że wyciągnęliście coś fajnego dla siebie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.